Money, 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 must be funny, śpiewał zespół ABBA. Tak właśnie było w Bolesławowie, gdzie młodzież uczyła się podstaw ekonomii oraz zarządzania własną firmą na kolejnej edycji Bolesławowo Business Week w Zespole Szkół Rolniczych. Poziom wiedzy ekonomicznej, poziom świadomości Polaków, choćby tego, skąd biorą się pieniądze, jest żenująco niski. To jest kompromitujące dla nas jako społeczeństwa, ale na całe szczęście nie tylko ten program, ale kilka innych pokazuje, że chcemy to zmieniać i my robimy to 8 rok od Amerykanów, którzy pokazują nam jeszcze jedną rzecz. Taką, że Europa i Polska to bardzo dobre miejsce do rozwoju, bardzo dobre miejsce do nauki, bardzo dobre miejsce do kontynuowania swojej kariery, robienia biznesu, a jednocześnie nie najważniejsze miejsce na świecie. Polska nie jest najważniejsza, Europa nie jest najważniejsza. Dzisiaj mamy świat wielki, zglobalizowaną gospodarkę, w której takich centrów bardzo ważnych z punktu widzenia robienia biznesu jest co najmniej kilka. Poziom organizacji, poziom informacji na temat imprezy był bardzo wysoki. Poziom występów, poziom, który reprezentowała młodzież podczas tego Business Weeku w Bolesławowie, uważam za bardzo wysoki, przy czym trzeba wziąć pod uwagę, że jest to młodzież w wieku 16-17 lat. Bolesławowo Business Week to odpowiedź powiatu starogardzkiego na szybko zmieniający się rynek pracy. Pokazanie wielu dróg zawodowych młodzieży zapewnia im lepszy start, a pracodawcy mogą się cieszyć doświadczonym pracownikiem. Dzisiaj rynek pracy się zmienia i każdy rok to absolutna zmiana. Dzisiaj jest poszukiwanie młodego człowieka do pracy, ale tak naprawdę przygotowanego człowieka, bo ten, który chce mieć już efekt, ten pracodawca z tego młodego człowieka, nie ma czasu na przygotowanie go do pracy. Dzisiaj to stymulowanie zajęć, to co tutaj się dzieje, te doświadczenia, budowanie własnego biznesu, ponoszenie również konsekwencji z tytułu własnego biznesu, porażki mają hartować i uczyć młodych ludzi. Najlepszym sposobem na naukę jest obserwowanie mistrzów przy pracy. Młodzież z powiatu starogardzkiego podczas Business Weeku współpracuje i uczy się od doświadczonych przedsiębiorców. Dobrze wiemy, że takim najlepszym sposobem budowania biznesu jest benchmarking, czyli naśladowanie liderów branży. My tych liderów tutaj dla nich zaprosiliśmy. Od wielu lat Amerykanie przyjeżdżają i dzielą się swoją wiedzą, dzielą się częścią swojej wiedzy dotyczącej zarządzania. Myślę, że w przyszłości wielu z nich osiągnie ogromny sukces. Nie tylko w branżach biznesowych, ale również w innych. Bolesławowo Business Week to przede wszystkim dobra zabawa. To jednak również możliwość szlifowania swoich umiejętności językowych i interpersonalnych. Co tegoroczni uczestnicy wynieśli z tygodniowych warsztatów? Szansę zrozumienia, co się dzieje w biznesie. Daje nam szansę pracy w grupach z innymi, z osobami z innych narodowości, rozmawiania po angielsku. Bolesławowo Business Week to jeden z najlepszych projektów w moim życiu, ponieważ dał mi wiele doświadczenia. Pomógł mi rozwinąć swoje umiejętności, na przykład komunikacyjne czy językowe. Zanim tu przyszedłem, nie wiedziałem dosłownie niczego na temat biznesu, ekonomii i tak dalej. Ja teraz dowiedziałem się, na czym dokładnie polega nawet opodatkowanie. Międzynarodowa kadra, prowadzenie własnej firmy, wystąpienia publiczne. Na czym jednak polega wyjątkowość Bolesławowo Business Week? Chodzi o wzięcie przez uczestników dużej odpowiedzialności. Stworzyliśmy sytuacje, w których uczestnicy musieli ze sobą współpracować, zorganizować zespół i wypełnić zadania. Ich zadania, nie nasze. Nie mówiliśmy im, co mają robić. Oni musieli rozwiązać problemy i odpowiedzieć na nasze pytania. W rezultacie dorośli, nauczyli się i teraz sami mogą uczyć. Całość tygodniowych warsztatów prowadziła do punktu kulminacyjnego, a mianowicie wielkiej prezentacji swoich projektów przez uczestników. Zasady były proste. Który projekt uzbiera najwięcej funduszy, wygrywa. Stworzyliśmy projekt poduszki, która pozwala zasypiać od razu, jeśli ma się problemy z zasypianiem. Reprezentujemy zegarki G-Watch. Jakich argumentów używacie, żeby przekonywać do swojego produktu? Nowoczesność. I przede wszystkim to, że jest dostępny dla każdego. Pilota. Sztuczną inteligencję. Która może tak naprawdę zrobić wszystko, co dosłownie chcemy. Na przykład jeżeli wyjedziemy za granicę, wyjdziemy po prostu z domu, nasz projekt przypomni o tym, że zapomnieliśmy to zrobić i zrobi to za nas.
Tegoroczny Business Week oficjalnie zakończony. Wszyscy uczestnicy mogą teraz wprowadzać w życie wiedzę oraz doświadczenie zdobyte przez ten tydzień. My życzymy im zawodowego szczęścia i do zobaczenia za rok. Polecamy również zobaczyć Bolesławowo Business Week 2018 inauguracja oraz Park Zdrowia w Starogardzie Gdańskim 2018. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.